Dzień dobry, w naszym trzecim dniu. Jesteśmy już w Tel Awiwie, przetransportowaliśmy się z pustyni i trafiliśmy akurat na EcoMotion. To są taka impreza, gdzie pokazują, co wymyślili w autonomicznych samochodach w tym roku. I muszę powiedzieć, że tych autonomicznych demokarów, bo jeszcze nie wszystkie jeżdżą po ulicach, jest tutaj zatrzęsienie. Naprawdę. Ten jest autonomiczny. Ten jest autonomiczny. Tam jest autonomiczny. Wszędzie tu są autonomiczne samochody. Czemu mnie zdradzasz i jeździsz z innymi samochodem? Musimy o tym poważnie porozmawiać. Później. Czułko świeci, powiem ci. Świeci, no a dzisiaj wiesz, czego się nie robi dla widzów, Onet rano. Stałem przez 15 minut jak król na środku pustyni i mówiłem o różnych miłych rzeczach. W tym samym czasie 40-stopniowe słońce mówiło: Kuźniar, zrobimy cię na bóstwo. No i stało się. No normalnie samo jedzie, no. To jest, Wojtek, to jest złota robota, robota dla mnie. Leżysz w samochodzie. I już. Już. Oszukujemy, zobaczcie, co ja nagrywam. Chodźcie zobaczyć. W Tel Awiwie mieszka pół miliona, a 25% z podatki płacą z całego Izraela. Przyjechać gdzieś i zacząć życie od zera w nowym miejscu, które jest, jak myślę, że nie najłatwiejsze do życia. Incepcja. Że może to właśnie... Jarek, jeszcze raz! Wszyscy Jarka oglądają. Co się dzieje? Proszę bardzo. Italiano. Czy pan idzie na wieczorne wyjście? Słucham? Jak elegancki, ale przy tej białej koszuli to widać wreszcie, że się opaliłeś trochę. Tak, ale tylko w tych miejscach, no, które tak wystają. No tak. Jak jedzą. Zapracowali, to jedzą. Znaczy oni.